Kanye West uznał swoją porażkę w wyborach, ale zamierza znów walczyć o Biały Dom. Wybory w USA. Kanye West uznał swoją porażkę. Amerykański raper Kanye West, który również ubiegał się o urząd prezydenta we wtorkowych wyborach w USA, uznał w środę swoją porażkę, ale zapowiedział, że za 4 lata znów zamierza powalczyć o Biały Dom. West nie miał szans na zwycięstwo. Znajdował się na listach wyborczych tylko w 12 stanach: Tennessee, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Oklahoma, Utah, Iowa, Colorado i Vermont, które mają łącznie 84 głosy elektorskie, a więc znacznie poniżej 270, co stanowi niezbędne minimum do wygranej. Wprawdzie liczenie głosów w wyborach prezydenckich jeszcze się nie zakończyło, ale w żadnym ze stanów West nawet nie zbliżył się do wyników ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa i kandydata demokratów na prezydenta Joe Bidena. Według agencji AP 43-letni raper zdobył w skali całego kraju 6761 głosów, choć ta liczba w miarę liczenia może jeszcze nieco wzrosnąć. Stosunkowo najlepszy wynik uzyskał w Tennessee, gdzie zagłosowało na niego ponad 10 tysięcy osób. Jest to jak na razie jedyny stan, w którym przekroczył ten poziom. W pozostałych, z wyjątkiem Vermontu z dość słabym wynikiem 1265 głosów, liczba głosów oddanych na Westa waha się między 3 tysięcy a 8 tysięcy. Procentowo najlepszy wynik zanotował w Tennessee i Kentucky, gdzie poparło go po 0,3% głosujących. Niezrażony tym muzyk krótkim wpisem, Kanye 2024, zapowiedział na Twitterze, że za 4 lata znów wystartuje w wyborach. Tymczasem większość Amerykanów czeka na wyniki tegorocznego głosowania. Wciąż nie ma rezultatów z 8 spośród 50 stanów i biorąc pod uwagę dużą liczbę głosów wysłanych pocztą, trudno powiedzieć, kiedy znany będzie zwycięzca. Na razie kandydat Biden może liczyć na 227 głosów elektorskich, a Trump na 213. Do zwycięstwa potrzeba co najmniej 270.